Oczywiście nie będę się dzisiaj odnosił do plotek, jakoby Jarosław Jakimowicz miał dopuścić się gwałtu, bo to temat zbyt poważny, żeby sobie o nim tak beztrosko pitolić. Zwłaszcza, że pamiętam, jak oskarżani o gwałt byli czy to Maciej Szczęsny, czy Jarosław Bieniuk, a potem się okazywało, że to jednak bzdury. Gwałty na zlecenie, bez zlecenia zresztą też. Amfetamina. Produkcja, dystrybucja, masturbacja. Niemniej postać pana aktora Jakimowicza jest na tyle obciachowa, że jak najbardziej zasługuje na miejsce w dziennikarskim zerze. Jarosław Jakimowicz znany jest z tego, że kiedyś zagrał w jednym gangsterskim filmie i na wszelki wypadek, żeby nikt nie zapomniał o tym jego młodzieńczym wyczynie, o tej roli jego życia, od kilkudziesięciu lat nie zmienia wizerunku, co oczywiście mówię z nieskrywaną zazdrością, gdyż ja w tym czasie dorobiłem się tylko większych zakoli, a też chciałbym mieć taką lwią grzywę. Niemniej, Jarosław Jakimowicz z jakiegoś bliżej nieznanego powodu zaczął występować w telewizji i mówić, co jest mądre, a co jest niemądre, co jest dobre, a co jest złe. Było tylko kwestią czasu, kiedy ten człowiek stanie się dla swojego pracodawcy jakimś tam obciążeniem wizerunkowym. I ta chwila właśnie nadeszła. Otóż, skoro wzięto na tapet relacje tego promotora katalizatorów z kobietami, to nie zabrakło takich wredziulców, którzy postanowili sięgnąć do książki Jarosława Jakimowicza i sprawdzić, co on tam o kobietach pisał. A tam jak byk pisał, że chciał sobie kupić kiedyś kobietę jak niewolnika na targu, no ale dostarczono mu jakąś dwunastolatkę i on na to powiedział: hola, hola, co wy mi tu robicie? Ja chciałem prawilnie sobie kupić dorosłą kobietę, a wy mnie tu w jakieś dziwactwa wmanewrowaliście. No w każdym razie historie, które on tam opisał, są dość dziwaczne. Mam troszeczkę swoich zajęć, piszę książkę. Jaką? Takie wspomnienia. Swoje? Tak. Tytuł roboczy? Ja Najman? Pamiętaj o korekcie. Jasne, że tak. Trzeba mieć niezły bałagan na strychu, by pisać takie rzeczy w swojej autobiografii, więc tym chętniej to przeczytam. Uwaga, pierwszy fragment autobiografii Jarosława Jakimowicza. Tajki, które poznałem w Niemczech, też takie były. Pewnego razu któraś z nich mnie spytała, czy nie chciałbym takiej dziewczyny jak one. Jak to? Oczywiście nie zrozumiałem. Oczywiście. Mamy znajomego, który może to załatwić. Pogadaj z nim. Pamiętam, że był to Jugol, panaszyły się wtedy z reguły właśnie chłopaki z Jugosławii. Słyszało się w Niemczech, że można było od nich kupić kobietę. Kupić to znaczy sprowadzić kogoś, kto chce wyjechać ze swojego kraju, zamieszkać w Niemczech i wyjść tam za mąż. Ja oczywiście, będąc tak młodym wieku, nie bardzo sobie mogłem to wszystko wyobrazić. Jednak pogadałem z tym człowiekiem, byłem bardzo ciekaw. Okazało się, że mogę taką dziewczynę mieć za 2000 marek. Będzie twoja, powiedział. No dobra, zdecydowałem, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, na co się pisze. No dobra, zajebiście, 2000 marek kupił właśnie kobietę z jakiegoś innego kraju, będzie jego. W mojej głowie pojawiła się myśl, że odtąd będę miał dziewczynę, z którą będę żył, dla której będę pracował, romantyczne, i którą się będę opiekował. Będę w związku, ustatkuję się. Zapłaciłem całą kwotę, gość zniknął i kazał mi czekać. Sytuacja, weź puknij się w głowie. Jak wiele w moim życiu. Ustatkuję się, będę miał dziewczynę. Ty, Żigolo, nie myślałeś o tym, żeby poznać po prostu jakąś dziewczynę, żeby na randkę zaprosić, do kina pójść, na lody, na pizzę? Ustatkuję się. Kurwa, gość chciał sobie kupić obcą kobietę. I pisze, że to zajebiście, będzie miał w końcu dla kogo pracować, dla kogo żyć, nie no, rewelacja, jeszcze dzieci sobie kup, co to za rodzina bez dzieci, teściową sobie jeszcze kup, w ogóle wszystkich sobie kup, o Jezu, ale dobra, czytamy dalej. Po jakimś czasie jedna z koleżanek Tajek oznajmiła mi, że w mojej sprawie chyba już wszystko załatwione. Machnąłem już dawną ręką na te 2000 marek, które w swoim odczuciu straciłem. A tu nagle znów ten facet wraca ze spełnioną obietnicą, dziewczyną. Pojechałem do mafijnego mieszkanka, takie miejsca zupełnie mnie nie przerażały, dobrze znałem ten klimat, ale ty jesteś zajebisty. Usiadłem, czekałem, nagle drzwi się otworzyły, a obok sprawcy całego zamieszania stanęła 12-letnia dziewczynka. Co jest? Spytałem, nie mogąc wyjść ze zdumienia. No jak to co? Twoja dziewczynka. Jugol radośnie przyklasnął, dumny z siebie. Ale zacząłem się trochę jąkać, ona jest mała, trochę jakby. Spokojnie, urośnie ci. Wciąż miał na twarzy szeroki uśmiech i pewność, że wszystko jest w idealnym porządku. Zalała mnie lawina myśli.
Jak wrócę z nią do domu? Do jakiej szkoły mam ją wysłać? W jaki sposób mam ją wychować? Nie, typowe myśli przy zakupie 12-letniej dziewczynki. Do jakiej szkoły mam ją wysłać? Typowe dylematy przy handlu ludźmi. Nie wiem, ja też jak kupowałem małe dzieci, to zawsze się zastanawiałem, jak wrócić do domu, jak, do której szkoły, czy do prywatnej, czy do państwowej. No ale ja nie mogę, zaprotestowałem. Gwarantuję ci, że ona będzie jak tamte. Widząc moją minę, sprzedawca pospieszył mi jednak na ratunek. Jak nie chcesz, to nie musisz, zabieram ją, zakomunikował. Odliczył mi moje 2000 marek i byliśmy kwita. Wiesz, jakby jakaś z dorosłych dziewcząt chciała, zacząłem mówić nieśmiało. O nie, takie to już wiesz, to już pracują, westchnął. Chyba, że w burdelach pracują, chyba o to chodziło. Gdybym wiedział, że się mogę nie zgodzić tak naprawdę na coś takiego, no to ja bym się pewnie nie zgodził. No. A więc facet, który w telewizji jest trochę odmówienia, co jest dobre, a co złe, opisał we własnej autobiografii swój udział w handlu ludźmi. Mało tego, jaki swój udział. Opisał to, że on kupił człowieka, jak na targu niewolnika. Kupił, ustalił cenę, zapłacił tą cenę, a potem jak się okazało, że towar jest niezgodny z oczekiwaniem, to on nie chciał tej kasy z powrotem, tylko on jeszcze próbował wynegocjować, żeby towar wymieniono na odrobinę starszy, czyli w ogóle sam handel ludźmi to w porządku. Drodzy widzowie, to jest ten moment, w którym możecie poszukać miski w celu zwymiotowania. Ja na was zaczekam dobre 10 sekund. Ta miska się jeszcze przyda dzisiaj, na pewno. Generalnie jest to historia, o której trudno powiedzieć, że jest fajna. Raczej totalna kompromitacja. Na szczęście dla Jakimowicza do niedawna wszyscy mieli totalnie wyjebane na jego książki, a na jego nieszczęście właśnie to się zmieniło i niektórzy zaczęli je czytać. I co z tym zrobił Boski Jaro? Boski Jaro zastosował wariant najgorszy z możliwych, najgłupszy z możliwych. Ogłosił, że jego autobiografia to jest tak naprawdę zbiór fikcyjnych opowiastek i tylko najwięksi naiwniacy wierzą w to, że to, co on napisał we własnej książce, jest prawdą. Nigdy do niczego się nie przyznawaj. Złapią cię pijanego w samochodzie, to mów, że nie piłeś. Znajdą ci dolary w kieszeni, mów, że to pożyczone spodnie. A jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Uwaga! Wszelkie zawarte, sensacyjne historie, które opisane są w mojej książce Życie jak film, to fikcja artystyczna, która miała na celu zwiększenie sprzedaży, twierdzi Jakimowicz. Aż trudno mi uwierzyć w naiwność tych, którzy klikają z uporem maniaka, komentują informacje, które podrzuca im ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, wyciąga kasę i inne portale. Moja książka to książka przygodowa, co zawsze powtarzałem. Te makabryczne sensacje, którymi się tak emocjonujecie, są zmyślone i tyczą się 19-letniego chłopaka. Nigdy do niczego się nie przyznawaj. Nie no, ja wiem, że ludzie podkręcają własne autobiografie, ale trzeba mieć naprawdę niezłe tam szuruburu w głowie, żeby akurat takie historie wymyślić do własnej książki i uznać, że to zwiększy sprzedaż. No, jak sobie wyobrażacie to, że nie wiem, on siedzi z kolegą i mówi: ty, coś mi ta autobiografia tak nie idzie, bo wiesz, ja w sumie nic nie robiłem przez całe życie, nic ciekawego. O czym byśmy napisali? No, weź wymyśl, że handlowałeś ludźmi. O, zajebisty, tak właśnie zrobię. Handlowałem ludźmi, nie? Jarek, są dwie opcje. Albo to nie miało miejsca i to zmyśliłeś i jesteś pojebany. Albo to miało miejsce i tego nie zmyśliłeś i jesteś pojebany. Ty, a masz jeszcze jakiś pomysł na tą moją książkę? Bo wiesz, handel to jest jeden rozdział, a muszę jeszcze, wiesz, 15 dopisać. No to może wiesz, no wymyśl coś, wymyśl, że nie wiem, że rozkopywałeś groby, żeby kraść jakieś rzeczy z tych grobów od nieboszczyków. Dobre, to się spodoba ludziom, więcej ludzi przeczyta książkę moją. Tak zróbmy. No i my tak zróbmy, przeczytajmy. Nie chcieliśmy być hienami, nie zamierzaliśmy więc rozkopywać starych grobów w poszukiwaniu krustów czy monet. Postanowiliśmy czekać na świeże pochówki. Nie chcieliśmy być hienami, do starych grobów się nie dobieraliśmy, tylko na świeże pochówki czekaliśmy. Co my żeśmy wyprawiali na tym cmentarzu? Ojej, ola Boga, co wy żeście wyprawiali, Jarek?
Widząc ludzi idących alejkami, albo chowaliśmy się za drzewami, albo kładliśmy się na grobie i wydawaliśmy z siebie różne dziwne odgłosy. Do zarządcy zaczęli przychodzić ludzie z niestworzonymi opowieściami o tym, jak na cmentarzu straszy. Oczywiście zorientował się, kim są cmentarne upiory. Bardzo szybko pan Szenicer przyszedł do nas i wkurzony zapytał: co wy odpierdalacie, panowie? Straszenie ludzi było najlepszym zajęciem w oczekiwaniu na świeży grób. Jarek Jakimowicz czeka sobie na świeży grób, a dzisiaj w telewizji występuje. I naprawdę w tym się wyspecjalizowaliśmy. W czekaniu na świeże groby. Zajebista specjalizacja. Powinieneś w ogóle obronić magisterkę z tego, wiesz? Jak doczekać się świeżego grobu? Jarosław Jakimowicz. Wyższa szkoła spierdolenia. Do dziś nie mam pojęcia, dlaczego zarządca tak długo nas tam tolerował. Wreszcie jednak nadeszła wyczekiwana wiadomość. Wyczekiwana wiadomość, jaka dla Jarka może być? Nowy pochówek. Byliśmy zwarci i gotowi. Wzięliśmy łopaty, odrzuciliśmy wieńce. Myśl o drogocennych żydowskich diamentach zalała nam mózgi. I nagle jak spod ziemi wyrósł przed nami pan Szenicer. Panowie, co wy jesteście jebnięci? Czy wy wierzycie w propagandę lat 50., że Żydzi chowają do grobu swoje oszczędności czy drogie rzeczy? Jeszcze raz, Jarek. Albo to jest prawda, jesteś pojebany, albo to jest zmyślone i jesteś pojebany. A przede wszystkim jesteś kłamcą, bo w tej książce piszesz: Ta książka, choć porusza kontrowersyjne tematy z mojego życia, opowiada o chwilach dobrych i złych, nie powinna zranić nikogo. Pamiętajcie, że opisuję tylko moje wybory i często ich złe konsekwencje, bo każdy powinien wybierać własną drogę. Ta książka jest szczera do bólu. Tak pisałeś w tej książce, o swojej książce. Szczera do bólu. To subiektywny przegląd mojego życia. To opowieść o kolorowym życiu, którego nigdy bym nie zamienił na inne, na żadnym etapie. Nie zamieniłbyś na inne, a teraz co piszesz, że jestem naiwny, bo ci uwierzyłem. Piszesz o ludziach, którzy wierzyli, że ta książka jest szczera do bólu, że są naiwniakami. Umówmy się, napisałeś książkę, bo nie sądziłeś, że jeszcze będziesz miał kiedyś przywilej występować w dużej telewizji, a teraz się jorgnąłeś, że ta książka jest mega obciachem i mówisz, że w ogóle trzeba coś z tym zrobić, że to nie ty, że ktoś inny napisał, albo że to nie o tobie, że to w sumie są przygody Tomka Sawyera, a nie Jarka Jakimowicza. Jarek. Dalej już nic nie ma. Już się... Możesz wziąć sobie znowu ten szpadel, próbować kopać. To jest już dno. Niżej nie ma nic. Cześć, czołem, pozdrawiam. Emocjonalnie 20 milionów euro. Okej, dobra. Jestem taki dumny. Duma mnie po prostu rozpiera. Polacy rzucili wyzwanie światowym gigantom, wyzwanie w walce o rząd dusz. Założono portal, na którym wprawdzie nic nie działa, za to jest największe nagromadzenie Janów Pawłów II na kilobajt kwadratowy. Macie tą kolkę jeszcze? Albikla albo Albicla, nie wiem w sumie jak to czytać i chyba nie będę się nad tym dłużej zastanawiał. W każdym razie już ekran, który nas wita przy rejestracji czy przy logowaniu, jest niezły, bo twórcy postanowili dołożyć do tego coś w języku angielskim, żeby podbić chyba inne kontynenty. Let all be clear, czyli let all be clear. No, a potem są schody, czyli trzeba się zarejestrować. Przez długi czas niemożliwe. Zalogować. Bardzo trudne. No a potem trzeba się zorientować, do czego w ogóle ten portal służy. Na razie chyba do niczego, poza podszywaniem się pod Jana Pawła II albo pod prominentnych polityków. Ale też nie dziwię się ludziom, którzy się podszywają pod Jana Pawła II. Chociaż muszę przyznać, że niektórzy podszywają się tak dobrze, że dostali takie gwiazdki, że to jest profil oficjalny. Ludzie się śmiali, że nie wiem, udają Wojciecha Cejrowskiego i dostali gwiazdkę, że są Wojciechem Cejrowskim. No niezłe. No w każdym razie też może to jest jakiś pomysł. Może lepiej udawać kogoś, kim się nie jest, skoro, jak powtarzają wszyscy specjaliści, nasze dane na tym portalu są zupełnie niezabezpieczone i w końcu wypłyną, więc lepiej jak wypłynie Jan Paweł II niż Krzysztof Stanowski. Ale podszedłem życzliwie do tego projektu. Naprawdę, z wielką życzliwością, bo jeśli ktoś ma rzucić wyzwanie Facebookowi, Twitterowi czy Instagramowi, no to czemu nie? Jeśli mieliby to zrobić nasi rodacy, dlaczego nie? No więc
zacząłem korzystać z tego portalu i na początku moja tablica była pusta i mówię, kurczę, co tu zrobić? To jest bez sensu, ja wchodzę i tu nic nie ma w ogóle. No to może kogoś zaobserwuję. No ale patrzę z prawej strony i tak. Kluby Gazety Polskiej, Gazeta Polska, Niezależna, Telewizja Republika i Tomasz Sakiewicz do wyboru. No to sobie myślę, no wolałbym jakieś inne grona, jakiś inny zestaw, może jakieś inne media, bo to nie do końca mi pasuje. No więc szukałem takiego przycisku odśwież albo inne propozycje, żeby mi system podsunął, ale nie ma innych. No to po trzech dniach pustej tablicy mówię, dobra, zaobserwuję Kluby Gazety Polskiej, Gazetę Polską, Niezależną i Republikę, bo wtedy już będę ich miał na wallu, a tu wskoczą mi inne propozycje i może w końcu będzie coś, co naprawdę jest dla mnie interesujące. No ale zaobserwowałem ich i co? I znowu w proponowanych mam Kluby Gazety Polskiej, Gazeta Polska, Niezależna.pl i Telewizja Republika. I wychodzi na to, że to chyba tylko ich mogę obserwować, no bo co dalej miałbym tu zrobić? Macie tą kolkę jeszcze? Ale po co ten portal założono? Oczywiście po to, aby zwalczyć cenzurę. To miał być pierwszy portal, na którym nie będzie cenzury żadnej. Nie może być tak jak w Ameryce, gdzie tam prezydenta Stanów Zjednoczonych usuwają. Tutaj wolna Amerykanka. No i taka wolna, że 22 stycznia, a więc zaraz po starcie, oficjalny profil Albikli napisał tak. Drodzy użytkownicy, możliwość komentowania za kilka minut zostanie włączona. Bo ją wyłączyli. Pojawiło się wiele profili i komentarzy niezgodnych z naszym regulaminem. Szybko poszło. Dlatego też dotychczasowe komentarze jeszcze przez jakiś czas będą zablokowane. Przypadki rażącego naruszenia prawa będą zgłaszane do organów ścigania. Ludzie, to ja już wolę na tym Facebooku, tam je wycinają po prostu. Ja na przykład przez 24 godziny nie mogę nic napisać, bo mówią, że jestem jakiś tam światopoglądowo niepewny. Ale nie donoszą na mnie na policję, a tutaj... Nie dość, że zablokowali możliwość komentarza, to jeszcze ostrzegają, że to jest cenzury nie ma, tylko to po prostu jest od razu donosik do służb, do organów ścigania. Jeszcze widzę taki tutaj komunikat. Jest już raz 10 tysięcy, dziękujemy. Szkoda, że nie napisali, że z tego 8 tysięcy papieży, 200 Tadeuszów Kościuszko i 14 Adolfów Hitlerów. A tak to w ogóle 10 tysięcy. Brawo. Regulamin portalu, jak twierdzą niektórzy, został przeklejony z regulaminu Facebooka i nawet zostały linki te same, niezmienione. Można i tak, ale czy można się dziwić, że działa to jak działa, albo że nie działa jak nie działa, bo raczej ta wersja jest prawidłowa, skoro założyciel, pan Sakiewicz, mówi tak. Trudno w to uwierzyć, ale nikt z kilkudziesięciu ludzi, informatyków, jeszcze nie poprosił o pieniądze. Oczywiście będziemy się chcieli z każdym rozliczyć, chyba że ktoś zadeklaruje, że pracował społecznie. I dodał, że przy obsłudze serwisu ma pracować 10-20 osób. No, mówiąc krótko, zrobili portal za darmo. Informatycy nie wzięli złotówki i niestety to widać na każdym etapie korzystania z tego czegoś. Karty do gry, jakie znacie, odchodzą do lamusa. Koniec ze spędzaniem, beztroskim spędzaniem czasu przy tej niepoprawnej, jak się okazało, rozrywce. No dość, po prostu dość. Nie może tak być dalej, nie może być tak, że gramy w karty i tam mężczyzna jest ważniejszy od kobiety, mężczyzna jest biały w dodatku. No, wszystko to nie przystoi w XXI wieku. Na szczęście problemem seksizmu, rasizmu i klasizmu w kartach zajęła się pewna urocza pani z Holandii, 23-letnia pani Melling z Rotterdamu, która mówi tak. Pojawiła się u mnie myśl, że na większości kart są biali ludzie. To zawsze biały król, dama i walet. Niezależnie od tego, czy jest to zamierzone, to nie są to ludzie o różnych kolorach skóry. Nie sądziłam, że jest to reprezentatywne. To także rodzaj nierówności. Zaczęłam projektować, to zawsze było moim hobby. Następnie zaczęłam testować gry karciane razem z przyjaciółmi. Zrobiłam to częściowo ze względu na demonstrację ruchu Black Lives Matter. Pomyślałam, król, dama i walet zawsze są biali, co także jest nierównością. Pomyślałam, że w swoim projekcie muszę odejść od ludzi.
Chociaż nie jestem ekspertem od spraw dotyczących płci lub rasizmu, to z psychologicznego punktu widzenia wiem, jak subtelne formy seksizmu podświadomie wpływają na ludzi. Efektem jest nierówność w miejscu pracy i w wynagrodzeniach. Zdaniem tej pani to, że mężczyźni czasami zarabiają więcej od kobiet, wynika z tego, że król w kartach liczy się za więcej niż dama i w pokerze na przykład trzy króle znaczą więcej niż trzy damy. No i pani Melling zaczęła projektować karty dla odklejeńców. Bez króla, królowej i waleta, tylko z jakimiś tam kolorkami zamiast nich i sprzedaje je po 10 euro. I ci odklejeńcy te karty kupują. Co będzie następne? No ja myślę, że nie ma wyboru. Pani Melling musi zająć się, bo to, że ta inicjatywa odniesie sukces w dzisiejszym świecie jest oczywiste. Pani Melling musi się zająć szachami. Proponuję następujące zmiany. Zasada numer jeden. Czarne zawsze zaczynają, bo białe już się przez te kilkaset lat nazaczynały. Teraz czas na czarne. Teraz 400 lat czarnych, dominacji czarnych w szachach. Czarne zaczynają. Zasada numer dwa. Żeby pokonać przeciwnika, musimy pokonać nie króla, tylko na przykład skoczka. Bo dlaczego uprzywilejowany mężczyzna miałby być więcej wart w szachach niż to piękne zwierzę? I zasada numer 3. Pionki poruszają się jak pionki, a królowa porusza się jak pionki, bo ludzie są równi. W związku z czym wszyscy poruszają się tak samo, o jedno pole i tym samym sposobem mamy zamiast szachów warcaby. Genialne, genialne. Liczę, że pani Melling jeszcze nam uatrakcyjni wiele gier planszowych. Czekam z niecierpliwością.